Pozycja siedząca, tak jak już mówiliśmy, predysponuje do, przy oczywiście złym siedzeniu, do pogłębiania głównie kyfozy piersiowej i spłycania lordozy szyjnej. Ideałem byłoby, tak jak było to w dawnych czasach, aby dzieci siedziały, szczególnie w tych pierwszych latach, kiedy to głębokie mięśnie, głębokie szkieletowe są mniej napięte, nazwijmy, ten cały układ jest mało stabilny, czyli ideałem było stworzenie takich warunków, aby blat biurka był nachylony do twarzy dziecka o 30 stopni. Co automatycznie skutkowałoby tym, że dziecko nie nachyla się do zeszytu książki, tylko jest odrzucane o te 30 stopni w tył. I to dawałoby większą pozycję wyprostną dla kręgosłupa piersiowego. Że stosowanie takiego biurka, a są różne firmy, które już te biurka produkują, z regulowaną wysokością blatu i nachylenia ku przodowi o te kilkadziesiąt stopni. Więc stosowanie tego biurka w domu, kiedy dziecko lekcje odrabia godzinę, dwie, nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia i to powinno być stosowane, kiedy nasze dzieci przebywają w szkole godzin 6-8. Bez względu na wiek dziecka. Tak. Stosowanie podkładek tak samo nachylonych, tak jak są używane do laptopów. Zarazem jest to system chłodzenia urządzenia i nachylenia ku przodu. Ważne jest też to, żeby w pozycji, kiedy dziecko siedzi, miednica nie była odsunięta od oparcia, bo to predysponuje natychmiast zniesieniem wszystkich krzywic. Tylko ważne jest to, żeby pilnować, aby dziecko usiadło, dosuwając kość krzyżową do oparcia, a to już będzie skutkowało tym fizjologicznym ustawieniem całości kolumny kręgosłupa. Czyli siedzisko ma mniejsze znaczenie, bo ważne tylko, żebyśmy długość siedziska tak dobrali, aby krótkie udo dziecięce mieściło się w długości. Bo jeżeli podudzie będzie przeszkadzało, tak, to automatycznie dzieci usiądą w pozycji